Powstanie warszawskie wybuchło za 200 milionów dolarów. Główny architekt tragedii Warszawy, generał Leopold Okulicki, był agentem NKWD. Nie jestem ani z lewej strony sceny politycznej, ani z prawej. Jestem z przodu. Leszek Bugel. We wtorek 4 kwietnia 1944 roku Rettinger został zrzucony przez samolot SOE na placówkę odbiorczą Zegar niedaleko majątku Olesin Duży w powiecie Mińsk-Mazowiecki. W 4 nalotach na placówkę zrzucono skoczków, 9 zasobników i 9 paczek, w których znajdowało się m.in. 8 milionów dolarów do dyspozycji Rettingera. Misja była tak tajna, że na pokładzie samolotu zapiekły komunista, agent NKWD, mason i Żyd Józef Hieronim Rettinger miał założoną maskę. O akcji nie wiedzieli nawet wódz naczelny ani żaden minister. Miał 57 lat, a jego dekonspiracja w Polsce i dostanie się w niemieckie ręce mogły się dla Brytyjczyków okazać prawdziwą katastrofą. A jednak wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew nawet samym Polakom, skakał na osobisty rozkaz samego szefa SOE, generała Colina Gubbinsa. Występując pod nazwiskiem Pisley i posługując się kryptonimami Salamander i Brzoza. Od 1939 roku aż do zamordowania generała Sikorskiego był jego głównym doradcą i towarzyszem 33 podróży. Oprócz ostatniej, której śmierć poniósł generał Sikorski. Komu Rettinger przekazał tak duże pieniądze, które po przeliczeniu na obecną ich wartość to kwota 180 do 200 milionów dolarów. Był on notorycznym gołodupcem, utrzymującym się wyłącznie z finansowania przez brytyjskie i sowieckie służby na swoje podróże i na działalność. Po zdefraudowaniu części pieniędzy z 8 milionów dolarów stał się bogaczem, obnoszącym się po latach posuchy ze swoim bogactwem. Takie między innymi informacje opublikowałem kilka lat temu na łamach tygodnika Tylko Polska. Odnalazłem w Instytucie Pamięci Narodowej stenogramy rozmów Rettingera z przedstawicielami PRL-owskiego wywiadu w Londynie tuż po wojnie. W tych rozmowach nawet chwalił się, że zaczął bajecznie bogate życie. Nabył luksusową posiadłość w Londynie, a swoich gości przyjmował w najdroższym londyńskim hotelu Ritz, fundując wystawne obiady i kolacje. W hotelu Ritz często także wynajmował gościom apartamenty, a swoje liczne, kosztowne podróże opłacał z własnych pieniędzy. Oto krótka notatka dotycząca rozmowy Rettingera, źródło akta WPN. Zgodnie z zaleceniem centrali wykorzystałem pobyt Jana Minkiewicza w Londynie do nawiązania znajomości z jego długoletnim znajomym Józefem Hieronimem Rettingerem. Był ubrany w garnitur dobrej jakości. Na ręku miał złoty zegarek. Minkiewicz podkreślał, że jest zdumiony żywotnością starego. Zastanawia go, skąd Rettinger ma obecnie tak dużo pieniędzy. Dawniej pożyczał od niego i innych przyjaciół po 2-3 szylingi i chodził niemal obdarty. Obecnie zaś nie pozwala płacić rachunków w restauracjach. Ma luksusowo urządzoną rezydencję w bogatej londyńskiej dzielnicy Chelsea. Samolotami, które latały z Anglii i Włoch do Polski, wysłano 316 cichociemi. Wysłano około 670 ton sprzętu, z czego odebrano
443 tony oraz znaczne środki finansowe, w tym około 45 milionów dolarów, 19 milionów marek oraz 40 milionów złotych okupacyjnych i kilkadziesiąt tysięcy złotych monet różnych walut o szacunkowej wartości około 30 milionów ówczesnych dolarów. Ze szczątkowych opracowań na ten temat wynika, że z różnych powodów około 10% z wysyłanych pieniędzy i złota nigdy nie dotarło do adresatów. Wiadomo, że były przypadki zdefraudowania pieniędzy i złota i nie rozliczenia się z otrzymywanych zrzutów. Potrzeby finansowe polskiego państwa podziemnego rosły w postępie geometrycznym. W 1943 roku wielkość budżetu AK wzrosła do 10 milionów dolarów i podwoiła się do 20 milionów dolarów w 1944 roku. W tym miejscu przypomnę cytat z publikacji profesora Jerzego Maryniaka, świadczący o wysokości kwot z przeznaczeniem na potrzeby polskiego państwa podziemnego, w jakie wyposażani byli kurierzy i że swoją misję czasami przepłacali życiem. Generał Anders kilka razy występował przeciw generałowi Sikorskiemu, okazywał niesubordynację, wnioskował jego usunięcie, ale sam na taki krok nie poważyłby się nigdy. Anders i jego korpus był Anglikom żywotnie potrzebny, więc go obskakiwali, robili mu różne nadzieje. Stąd i ta depesza z 3 lipca 1943 roku do Lubieńskiego. Do tej depeszy pasuje niewykrycie przez pewnego podpułkownika, który przybył do Włoch z Polski, gdzie w okręgu białostockim AK był szefem oddziału drugiego w stopniu majora. Ostatnio był w obsłudze samolotu w Brindisi we Włoszech. Po kilku miesiącach wyruszył do Polski, wyposażony zarazem w 3 miliony dolarów dla AK. W Szwajcarii w hotelu został zamordowany, a pieniądze zaginęły. Zginął świadek pośredni. Przylot Rettingera do Polski zaczynał największą polską tragedią lat wojny i jedną z największych, szokujących zagadek najnowszej historii. Wiadomo, że tajemniczą misję Salamandra zleciły najwyższe czynniki brytyjskie z samym ministrem Edenem i premierem Churchillem, za wiedzą samego Stalina oraz jego agentury w Polsce. Rzecz w tym, że nic o niej nie wiedział polski prezydent ani naczelny wódz, a to było już niepokojące. Po Katyniu, gdy Stalin postawił w rozgrywce kartę polską na komunistycznych agentów z PPR, domaganie się przez polski rząd w Londynie wypełnienia zaciągniętych zobowiązań stawało się coraz bardziej niewygodne dla Churchilla i Roosevelta. Satrapa na Kremlu naciskał na przywódców wielkich mocarstw, sugerując możliwy rozejm z III Rzeszą. Na konferencji Roosevelt-Eden w Waszyngtonie w drugiej połowie marca 1943 roku uznano, że stosunki z Rosją są głównym problemem polityki anglosaskiej. By pozyskać względy Stalina, propaganda prosowiecka w tak konserwatywnych społeczeństwach jak amerykańskie czy angielskie sięgnęła szczytu zakłamania. Gdy w Lesie Katyńskim odkrywano kolejne groby z polskimi oficerami, popularny w USA tygodnik Life poświęcił cały numer Związkowi Sowieckiemu z podobizną Stalina na okładce i portretem Lenina na całej stronie opatrzonym podpisem. Był być może największym człowiekiem nowoczesnych czasów. Nie może więc dziwić, że dla wielkich tego świata, którzy bili pokłony przed zbrodniarzem wszechczasów
i przygotowywali się do oddania Polski w niewolę. Zamordowali generała Sikorskiego i wywołali powstanie warszawskie w porozumienie z sowiecką agenturą w okupowanej Polsce. To były wyroki śmierci na Polskę niepodległą. W styczniu 1944 roku fiaskiem zakończyły się tajemnicze polsko-rosyjsko-brytyjskie rozmowy w Londynie. Historia do dziś prawie nic o nich nie wie. Rettinger wiedział wszystko. Był po rozmowach z Sir Antonym Edenem, Sir Aleksandrem Cadoganem, który wprost mu powiedział: Polacy to nieuleczalni idioci, a Polska utonie. W lutym prosowiecka kanalia Churchill, już bez skrupułów, oznajmiła premierowi Mikołajczykowi i ambasadorowi Raczyńskiemu, że Wielka Brytania nigdy nie gwarantowała żadnych polskich granic. Po raz pierwszy stronie Polski oficjalnie zaproponowano w zamian za linię Kersona Prusy Wschodnie oraz granicę na Odrze. Polacy w Londynie odmówili. Polacy w kraju wydawali się nie zdawać sobie sprawy ze zbliżającej się katastrofy. W kontekście wielu niewyjaśnionych tajemnic polskiego podziemia z czasów II wojny światowej warto także przyjrzeć się bliżej bierności Armii Krajowej w czasie masowych, wielomiesięcznych mordów ukraińskich na polskiej ludności na Kresach. Dokumentuje to, jakie były w dowództwie Armii Krajowej wpływy sowieckiej agentury, która rękoma swoich moskiewskich mocodawców wsparła eksterminację około 120 tysięcy Polaków na Kresach. Miało to na celu ułatwienie oderwania tych ziem od Polski, pozbycie się spodziewanego oporu. Powstanie warszawskie było kontynuacją tej zbrodniczej metody. Największa zorganizowana skala masowego ludobójstwa, oczyszczenia Kresów, odbyła się na kilka miesięcy przed konferencją Wielkiej Trójki w Teheranie, gdzie między innymi zapadła decyzja o powojennych nowych granicach Polski. Wyobraźmy sobie, że Polska mogła mieć obecnie prawie dwukrotnie większe terytorium, czyli około 550 do 600 tysięcy km kwadratowych i około 55 milionów ludności, a może i dużo więcej, jeżeli dodamy kilkumilionową wymuszoną emigrację i stalinowską eksterminację polskich patriotycznych elit. Mogła mieć czołowy w Europie potencjał intelektualny, kulturowy i gospodarczy, sparty bogactwami naturalnymi. Polska mogła być prawdziwym, liczącym się graczem w polityce europejskiej, regionalnym mocarstwem, zdolnym w każdej sytuacji sprostać dwóm odwiecznym wrogom, Niemcom i Rosji. Gra, aby do tego nie dopuścić, toczyła się także przy pomocy Rettingera, który jak cień towarzyszył generałowi Sikorskiemu. Od ewakuacji go z Anglii w czerwcu 1940 roku podczas klęski Francji, aż do morderstwa na nim w lipcu 1943 roku. Znamienne, że tej jedynej ostatniej podróży z nim nie odbył. Jak to się więc stało, że uważany za najlepszy w czasie II wojny światowej polski wywiad, dysponujący wyborną agenturą nie tylko w Europie, nie potrafił skutecznie zgładzić Rettingera. Rettinger w Warszawie prowadził tajemnicze rozmowy z przedstawicielami sowieckiej agentury w Polsce, czyli z PPR, przekazując jej 2 miliony ówczesnych dolarów na antypolską działalność. Kiedy wiadomość o wyprawie Rettingera do kraju dotarła do Londynu,
wzbudziła bardzo poważne zaniepokojenie w części polskich polityków emigracyjnych, przede wszystkim w kręgu skupionym wokół naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego. Z tego kręgu wyszło najprawdopodobniej polecenie, chociaż nie był to rozkaz ani coś, co mogło przybrać charakter oficjalnego rozkazu czy oficjalnego wyroku, ale sugestia i ostrzeżenie do kraju na pewno wyszło z tego kręgu. Zazwyczaj kojarzy się to z prawą ręką generała Sosnkowskiego, pułkownikiem Demelem, doświadczonym oficerem polskiego wywiadu działającym przed wojną na kierunku sowieckim. On też uważał, prawdopodobnie opierając się też na dokumentach pochodzących ze źródeł brytyjskich, że Rettinger jest agentem sowieckim. Do pierwszych prób wykonania wyroku na Rettingerze doszło już w kwietniu 1944 roku, gdy oddział likwidacyjny 993W Komendy Głównej AK otrzymał rozkaz jego likwidacji jako bardzo szkodliwego emisariusza obcego wywiadu, który miał za zadanie sprawdzić za wszelką cenę, czy ruch podziemny kierowany z Londynu może podporządkować się komunistom kierowanym z Moskwy. A jeżeli nie będzie na to żadnych szans, to we współpracy z sowiecką agenturą w Komendzie Głównej AK doprowadzić do wybuchu Powstania Warszawskiego przy wsparciu i kilku milionami dolarów przywiezionymi z Londynu. Według Jana Pomiana Rettinger już w Londynie opowiadał, że do Stefana Korbońskiego, jednego z przywódców politycznych Polski podziemnej, zgłosił się młody oficer AK, który w poufnej rozmowie zameldował o wątpliwościach dotyczących rozkazu zastrzelenia Rettingera. Ów oficer prosił więc Korbońskiego o potwierdzenie rozkazu. Korboński rozkaz odwołał i w rozmowie z komendantem głównym AK, generałem Borem Komorowskim, zaprotestował przeciwko takim metodom walki politycznej. Według relacji pułkownika Tadeusza Boguszewskiego wyrok na Rettingerze wydała także grupa Szańca oraz władze Narodowych Sił Zbrojnych. W maju 1944 roku zostałem wezwany na osobistą rozmowę z następcą Dzięcioła, szefem oddziału 2 Komendy Głównej AK, skoczkiem z Londynu, pułkownikiem Iranek Osmeckim Kazimierzem, pseudonim Mecenas Heller Makary. Po stawieniu się na wyznaczone miejsce, to jest na ulicy Żelaznej numer 74 na 4 piętrze, zastałem tam Iranka Osmeckiego, który poinformował mnie, że został zrzucony na spadochronie Rettinger Hieronim, były sekretarz generała Władysława Sikorskiego. Następnie nadmienił, że Rettinger współpracuje z ambasadorem Związku Radzieckiego w Londynie, Fiodorem Gusiewem, i że mam przeprowadzić likwidację Rettingera przez otrucie go. Iranek Osmecki przyszedł do mnie tam, na tamto mieszkanie i z tym zapytaniem, czy ja się podejmuję taką sprawę. Moja sprawa byłaby taka, że ja mam być z panem Rettingerem tam gdzieś na tym odlocie, i przed samym odlotem mam zasypać walizkę pana Rettingera takim proszkiem, który on mnie da. I dał mi dwie takie paczki takiego białego proszku. I już. I wyszedł w ogóle. Ja się zgodziłam na to. Życiorys Rettingera to temat na arcyciekawą osobną część tego cyklu. Miał decydujący udział w walce i prześladowaniach Kościoła katolickiego w Meksyku w latach 20. W 1940 roku został wiceprezesem polskiej sekcji Benaj Bild, politycznej żydowskiej loży masońskiej o światowych wpływach. Wiemy skądinąd, że spotkał się też z szefem masonerii, doktorem Kołodziejskim. W początkach 1941 roku zorganizował spotkanie pomiędzy doktorem Brodskim z Żydowskiej Rady Deputowanych w Wielkiej Brytanii, a członkami rządu polskiego w Paryżu, a w maju 1941 roku, kiedy towarzyszył generałowi Sikorskiemu w jego podróży do USA, spotykał się z przedstawicielami amerykańskiego żydostwa. Utrzymywał też kontakty z żydowskimi organizacjami syjonistycznymi.
W 1941 Rettinger udał się do Moskwy jako członek polskiej misji, a następnie jako polski chargé d'affaires, często ustalał z ministrem Mołotowem sprawy dotyczące polskich Żydów internowanych w Związku Radzieckim. Rettinger powrócił do Anglii 12 września 1941 roku. Wkrótce po jego powrocie doniesiono, że pozostawał w ścisłym kontakcie ze Stefanem Litauerem, korespondentem Polskiej Agencji Telegraficznej w Londynie, agentem NKWD, który był w zażyłych stosunkach z Andrew Rothsteinem z agencji TASS. Wiadomo, że Litauer i Rothstein przy pomocy Rettingera wywierali szkodliwy wpływ na rosyjską politykę Sikorskiego. Rettinger pracował dla komunistycznej międzynarodówki. Zdumiewające, jak to było możliwe, że taki człowiek był prawą ręką generała Sikorskiego. Z wielu publikacji wiemy już, że w sowieckiej agenturze tkwili także ministrowie rządu londyńskiego. Jeszcze gorzej było w Komendzie Głównej Armii Krajowej, w której swoje wtyczki miało nie tylko Gestapo, ale i NKWD. Rettinger spotykał się nie tylko z kierownictwem PPR, sowieckiej agentury w Polsce, ale i z generałem Okulickim. Generał Leopold Okulicki był agentem NKWD, realizującym cele sowieckiej polityki. Był jednym z wielu, którzy zajmując eksponowane stanowiska mieli decydujący wpływ na losy Polski przed II wojną, w jej trakcie i krótko po wojnie. Będzie to szerzej omawiane w kolejnym odcinku tego cyklu. Przed wojną Okulicki był hazardzistą, tonącym w długach kobieciarzem i alkoholikiem, któremu groziło usunięcie z wojska. Podejrzewany był o współpracę z sowieckimi służbami. Wybuch wojny otworzył przed nim nowe możliwości szkodzenia Polsce. We wrześniu 1940 roku generał Stefan Robecki, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, mianował Okulickiego komendantem okupacji sowieckiej. Okulicki wyruszył z Warszawy 23 października i przybył do Lwowa 2 listopada. Jako przewodnik towarzyszył Okulickiemu podporucznik Bolesław Zymon, jak się okazało, sowiecki prowokator. 21 stycznia 1941 roku Okulicki został zatrzymany przez NKWD. Najpierw w śledztwie obszernie poinformował, jakie są plany i obsada jego komendy Związku Walki Zbrojnej w Warszawie, łącznie z prawdziwymi nazwiskami i pseudonimami jej czołowych osobistości, wraz z jego opiniami o nich. Podawał też adresy kwater kontaktowych Komendy Głównej ZWZ w Warszawie. Zdradza, że wcześniej celem organizacji ZWZ we Lwowie został wysłany generał Tokarzewski, który przechodził granicę jako Fantej Michajłowicz Milionów. Został złapany. Po tej informacji generał został ściągnięty na Łubiankę i torturowany, a życie mu uratowało podpisanie umowy Sikorski-Majski. Składa również deklarację. W przekonaniu, że zwycięstwo Związku Radzieckiego da narodowi polskiemu możliwość życia i rozwoju narodowego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego, zeznanie swoje napisałem i deklaruję chęć dalszej pracy. Będzie Polska czerwona? Dobrze. Byle tylko była. Zrobi to i zresztą dobrze. Wyzwoli i odkryje nowe, nieznane dotąd siły narodu. W Warszawie mury się będą walić, krew poleje się strumieniami. 2,5 roku później Okulicki został zrzucony do Polski, formalnie jako emisariusz naczelnego wodza generała Sosnkowskiego,
ale nigdy nie powoływał się na jego rozkazy czy sugestie, lecz uparcie dążył do wywołania powstania. Mówił: potrzebny jest czyn, tylko przez walkę można wykazać dążenie narodu do wolności i niepodległości. Członków Komendy Głównej AK, którzy wyrażali obawę, posądzał o defetyzm i tchórzostwo. Borowi Komorowskiemu groził, że jeśli nie wyda rozkazu do powstania, to stanie się drugim Skrzyneckim. Cały czas parł do walki. Namawiał członków Komendy Głównej, aby Borowi Komorowskiemu przedstawili fałszywy obraz sytuacji, aby przyspieszyć wydanie rozkazu. Na naradach Komendy Głównej AK mówił: w Warszawie mury się będą walić i krew poleje się strumieniami, aż opinia publiczna wymusi na rządach zmianę decyzji z THR-em. Zachowały się stenogramy z narad Komendy Głównej AK. 31 lipca na naradzie porannej Komendy Głównej w komplecie stwierdzono, że nie ma przesłanek, aby wydać już rozkaz do walki. Kolejna narada została wyznaczona na godzinę 18. W godzinach popołudniowych Okulicki w okolicznościach bliżej nieznanych narzucił wydanie rozkazu. Wszelkie poszlaki pozwalają pozostawić uzasadnioną hipotezę, że w ostatnich godzinach poprzedzających wydanie rozkazu Bur Komorowski był szantażowany przez obu generałów, że jeżeli nie wyda rozkazu, rozkaz wydadzą oni sami. Bur i wezwany chwilę później delegat rządu Jankowski woleli wybrać rozwiązanie zalegalizowania, niż oddać całkowite stery w ręce zbuntowanej hunty. Tylko tym można wytłumaczyć następujące zachowanie się Bora Komorowskiego. Po wydaniu rozkazu około godziny 17:45, gdy przybył szef wywiadu Komendy Głównej Iranek Osmecki z informacją, że sowiecki zagon pancerny pod Wołominem został rozbity i Niemcy przejęli inicjatywę. Miał jeszcze czas na odwołanie rozkazu, ale tego nie zrobił. Świadkowie zgodnie stwierdzają, że był kompletnie załamany i powtarzał tylko: nic się już nie da zrobić, wiedząc, że odwołanie rozkazu było jeszcze możliwe. Po powstaniu Okulicki, mianowany komendantem AK, wysłał depeszę do prezydenta RP Raczkiewicza, że powstanie spełniło swoje zadania, co świadczy, że wynik tej tragedii był zgodny z jego planem. Podsumowanie. Rettinger przywiózł do Polski 8 milionów dolarów w gotówce i w złocie, co należy przeliczyć na obecną ich wartość do kwoty około 200 milionów dolarów. Co się stało z tak gigantyczną gotówką i złotem, skoro polskie państwo podziemne jej nie otrzymało? Nikt dotychczas nawet nie starał się odpowiedzieć na to pytanie, choć jest wystarczająco dużo informacji, aby dalej pójść tym tropem i znaleźć odpowiedź, kto odpowiada za największą tragedię, czyli za wybuch Powstania Warszawskiego. Dlaczego pomimo wielu dowodów, czy nawet tylko poszlak, żaden z zawodowych historyków nie podjął się nawet próby identyfikacji sowieckiej agentury w rządzie londyńskim i Komendzie Głównej AK? Jeszcze na 2 tygodnie przed wybuchem powstania z Warszawy na polskie kresy masowo wywożona była broń celem wzmocnienia akcji Burza. Pomimo tego, że Komenda Główna AK doskonale już wiedziała o totalnej eksterminacji ujawniających się polskich oddziałów. Trwała ona bowiem już od 4 stycznia 1944 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła na Wołyniu ustaloną w traktacie ryskim granicę polsko-radziecką. Dochodziło do masowych, metodycznych aresztowań, rozbrojenia i rozstrzeliwań oddziałów Armii Krajowej przez NKWD i Śmierć.
W okręgu lubelskim AK doszło do podstępnego rozbrojenia 3 dywizji Armii Krajowej. W czasie wspólnej ofensywy w stronę Warszawy z Armią Czerwoną zostały one otoczone przez wojska sowieckie. Zatrzymanych żołnierzy polskich wysłano transportem na wschód, a prawie 3000 z nich do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie większość z tej liczby w głąb Związku Sowieckiego. W Sarnach ujawnionemu staroście dowódca sowiecki powiedział: głupi jesteście, towarzyszu, jaki wy tam starosta. Ogółem na skutek działań głównie NKWD w więzieniach i obozach zamknięto 50 tysięcy żołnierzy AK, uczestniczących w akcji Burza, głównie za odmowę wstąpienia do kontrolowanej przez Związek Sowiecki Armii Berlinga. Od listopada 1944 roku nasiliły się sowieckie pacyfikacje na Kresach. Na przykład zamordowano prawie 10 tysięcy Polaków w powiecie lickim, w szczuczyńskim kolejne 8 tysięcy, a w ośmiańskim 6 tysięcy. Z samego Wilna deportowano 35 tysięcy Polaków, wymuszając oświadczenia, iż wyjeżdżają oni z własnej woli. W miejsce wywiezionych osiedlano Rosjan. Związek Sowiecki dokonał także grabieży polskich dóbr kultury. Między innymi wywieziono całe archiwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kto, jeśli nie obca, wszechobecna agentura, miał decydujący wpływ na tak zbrodnicze decyzje kontynuowania akcji Burza aż do stycznia 1945 roku? Między bajki można włożyć obowiązującą wersję wybuchu Powstania Warszawskiego, że stało się to wyłącznie w wyniku nacisków generałów Pełczyńskiego i Okulickiego. Historycy całkowicie pomijają prawie 4-miesięczną działalność Rettingera przed wybuchem powstania, zasłaniając się brakiem dostępu do sowieckich, brytyjskich czy niemieckich archiwów. Boją się nawet postawić jakąkolwiek tezę, choć wiele faktów dowodzi, że przyleciał on do Polski z misją dokończenia eksterminacji polskich elit. Miał on w tej zbrodniczej działalności kilkuletnie doświadczenie eksterminacji tysięcy księży i biskupów podczas meksykańskiej Krystiady w latach 20. Na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego Rettinger ulotnił się z Polski ostatnim samolotem RAF-u przysłanym specjalnie po niego z Włoch przez brytyjskie służby. W Warszawie po kilku dniach dostał on paraliżu. Nie wiemy do końca, czego skutkiem był ten paraliż, ale generalnie przyjmuje się, że była to tak zwana polineuroza, wywołana zażyciem przez niego środków trujących, najprawdopodobniej właśnie tego talu. Krótko mówiąc, następne dni spędził on w różnych warszawskich klinikach i cały czas starano się przygotować jego powrót do Londynu i zapewniono mu miejsce w kolejnym samolocie, jak się okazało już ostatnim, który wylądował w okupowanej Polsce. W ten sposób udało się Rettingerowi wydostać z okupowanej Polski i dość szybko znaleźć się w Londynie. Ulotnił się, ale już bez 8 milionów dolarów, a tylko z częścią z nich, która zapewniła mu następne kilkanaście lat bogate życie. To wstydliwy temat i nadal tabu. Także i dlatego, że obca agentura zdominowała komendę główną AK i rząd londyński, a jej potomkowie nadal mają decydujące wpływy na wszystkie dziedziny naszego życia. Powtarzam, wszyscy ówcześni agenci zdawali sobie sprawę z nieuchronności realizacji decyzji wielkich mocarstw. Świetnie byli zorientowani, co wkraczająca na polskie ziemie armia
Czerwona i NKWD robi z ujawniającymi się polskimi oddziałami. Ostatnim dobrze zorganizowanym bastionem oporu mogła być już tylko stolica Polski, Warszawa. Przypomnijmy słowa szefa generalnego gubernatorstwa Hansa Franka, który powiedział, iż 4/5 problemów z Polakami Niemcy mają z powodu Warszawy, z powodu jej potencjału, sprawności organizacyjnej i ducha walki. W interesie wszystkich okupantów i sojuszników leżało, aby ten potencjał zniszczyć. Decyzje o powojennym losie Polski zapadły na najwyższym szczeblu podczas Narad Wielkiej Trójki. Wykorzystali oni jedynie okazję, aby zrobić to niemieckimi rękoma. Było to wymarzone wręcz rozwiązanie problemu. Kilka milionów dolarów to niska cena do opłacenia agentury doprowadzającej do wybuchu powstania warszawskiego. Proszę także zwrócić uwagę, że w zakulisowych grach, rozmowach, nagłych zmianach decyzji nie brali udziału zdeklarowani przeciwnicy wybuchu powstania warszawskiego. Niewiele mniej liczne od Armii Krajowej, druga co do wielkości formacja zbrojna, szeregi Narodowych Sił Zbrojnych w ogóle nie wiedziały o tym, co się szykuje. Mało tego, zostały zaskoczone wybuchem powstania. I warszawskie oddziały, nie mając już innego wyjścia, musiały włączyć się do walk. NSZ miał swoich przedstawicieli przy londyńskim rządzie, ale nigdy nie byli oni uczestnikami poufnych narad. Nie mieli więc wpływu na podejmowanie jakichkolwiek decyzji o dalszych losach Polski. Narodowe Siły Zbrojne nie otrzymywały broni z zrzutów, a tym bardziej pieniędzy od kogokolwiek. Nie ma również żadnych dowodów, iż Rettinger w czasie swojego około 4-miesięcznego pobytu w Polsce spotkał się z dowództwem NSZ. W 1944 roku tylko część struktur NSZ zgodziła się na scalenie z AK i to pod warunkiem utrzymania własnej kadry dowódczej. Nie ufano bowiem komendzie głównej AK, szukającej kompromisu z Sowietami. Potwierdzeniem słuszności tego stanowiska były wydarzenia na Kresach, gdy ujawniające się oddziały AK szukające współpracy z Armią Czerwoną były szybko rozbrajane i masowo mordowane. Jak wiadomo, pieniądze, a nie tylko ideowość agentury, były i nadal są najskuteczniejszym środkiem do demoralizacji, bezwzględnej realizacji zbrodniczych celów. Zwróćmy także uwagę, że agenturalność wielu oficerów AK potwierdziła się w latach późniejszych, gdy okazywali się komunistycznymi zbrodniarzami Urzędu Bezpieczeństwa czy Informacji Wojskowej. Dodam, że w archiwach IPN zeskanowałem kilkaset stron steczek pod tytułem Byli pracownicy i współpracownicy oddziału drugiego Sztabu Głównego Wojska Polskiego, zawierające protokoły z przesłuchań wyżej wymienionych w latach 1950-53. Dotyczą inwigilacji i współpracy polskiego podziemia z obcymi wywiadami na nieznaną dotychczas skalę. To już jednak materiały na osobną część kulis historii. Leszek Bugal. Dziennikarz, wydawca kilkunastu tytułów prasowych i ich redaktor naczelny z 33-letnim doświadczeniem. Wydawca i autor kilkuset książek. Doświadczony szperacz w archiwach poszukiwaniu prawdy. Pasjonat i publicysta. Ponad 1000 materiałów odkłamujących historię. Internowany w stanie wojennym, mający sądownie udokumentowaną czynną walkę o niepodległy byt państwa polskiego. Były poseł na Sejm RP, dwukrotny kandydat na urząd prezydenta RP,
pierwszy Polak, który był w 200 państwach świata. Dyplomowany mistrz w zawodzie złotnika jubilera z 50-letnim stażem pracy. Od 2004 roku prezes Stronnictwa Narodowego. Silni jak star, oczy patrzą się w las. Nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej, sokoli, nasz wzrok, marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broni naprzód masz ku zwycięstwu, zwycięstwu, które schroni orzeł nasz, lot swój wzbił. Chłopcy silni jak star, oczy patrzą się w dal. Hej, do walki nie zbraknie nam sił. Chłopcy silni jak star, oczy patrzą się w dal. Hej, do walki nie zbraknie nam sił. Nam biały ptak, a parasol to znak. Naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród kul buku dział, oddział stoi jak stał. Choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta. Gotuj broń, krew ci gra, bo Józef. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na ustach szturmowe nasz śpiew. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na ustach szturmowe nasz śpiew. Gdy miną już dni walki szturmów i krwi, wraci legion, gdy z Anglii powróci. Pójdzie wiara gromadą, alejami z paradą i w piosenkę tę szturmową zanuci. Panie mruj, kwiatów rój i sztandary, równy krok, śmiały wzrok, brukarz drży. Alejami z paradą będziemy szli defiladą wolną Polskę, co wstała z naszej krwi. Alejami z paradą będziemy szli defiladą wolną Polskę, co wstała z naszej krwi. Chłopcy silni jak stal. Chłopcy silni jak stal. Chłopcy silni jak stal. Oczy patrzą się w dal. Hej, do walki nie zbraknie nam sił. Chłopcy silni jak stal. Oczy patrzą się w dal. Hej, do walki.